Drodzy widzowie, dzisiaj kończymy alfabet literką Z jak za scenie. I tutaj z okazji naszego finału dla Was prawdziwa perełka. Coś, do czego nie ma dostępu praktycznie nikt nie pracujący w teatrze. Przestrzeń, w której szykuje się cały zespół do wyjścia na scenę. Co tam się dzieje? Zobaczymy. Matko Boska, nie będę... Przygotowuje się pan do Sylwestra? No. Innego niż zazwyczaj? Tak. Jak idzie? Fajnie. Dobrze idzie. Wszystko w zasadzie mamy gotowe. Wszystko jest gotowe? Pewnie, tylko jest kwestia skręcenia tego, ale ekipa jest za to bardzo zawodowa i świetnie im szybko wszystko idzie. Występowanie przed kamerą, a przed publicznością. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Niestety publiczność to jest jednak żywioł teatru i bez publiczności teatr nie żyje. Kamera to jest tylko jakiś substytut. Niestety. Ale mam nadzieję, że to już niedługo potrwa i wrócimy wszyscy, i widzowie, i my. Nie, no. Dzień dobry, panie aktorze. Słowo dla nas do kamery. Widzę, że słowo. Na potrzeby serialu wraca pan na chwilę do roli Frollo. Tak. Dobrze czy niedobrze? Chyba dobrze. Fajnie tak powspominać sobie troszeczkę tę jakże wielką, piękną, wspaniałą przygodę. I fajnie tak sobie zaśpiewać. Widzowie czy kamera? Nie wiem, bo jeszcze nigdy z kamerą nie walczyłem, więc może to fajne doświadczenie, zobaczymy. Czy widzowie? Pewnie to zupełnie inaczej, bo jednak widz reaguje i jednak aktor, który na scenie jest i słyszy te widownie, to trochę też inaczej jakby w to wszystko jakby wchodzi, nie? Tutaj mamy tylko jeden utwór. Więc zupełnie jest inna sytuacja, ale na pewno nie gorsza, a może lepsza, kto wie. Zobaczymy. Maciej Podgórzak z nami. Tak. Sylwester inny niż zwykle. Tak. Miałeś okazję nagrywać już jakieś numery? Tak, przed chwilą nagrywaliśmy pierwszy zbiorowy, nie pierwszy, drugi zbiorowy numer z musicalu Hairspray. I jak? I widz czy kamera? Co wolisz? Widz, wracajcie. Atmosfera jest w ogóle fantastyczna i w ogóle praca z całą ekipą realizatorską jest miła, efektywna. Myślę, że tak będzie, bo rzeczywiście energia jest super. No ale to jest zupełnie inny rodzaj adrenaliny, że tak. Widzę, że wracacie do Notre Dame na potrzeby Sylwestra. No za chwilę kręcimy Bell. Aha. Czyli wracamy do utworów, które są nam bliskie, ale już niestety nie gramy. Pani Blanko, tak. Co pani tutaj poczynia? Kręcę Loki tutaj na gorączkę sobotniej nocy. Mm-hmm. Są to bardzo fajne perłki. To jest włos w sumie nienaturalny, mm-hmm. tylko Kena Kalon, który bardzo ładnie się też skręca. Jest po prostu odporny na wysokie temperatury. Są przepiękne te kolory, bo imituje tutaj skórę. I nawet naturalne włosy są niby, prawda? Mhm. I przechodzi tutaj w przepiękne, takie różowo. No taki kremowy. Taki kremowy wręcz, tak. Dotyku, taki trochę wysuszony, naturalny włos. Ale śliski, ładny, w sumie zdrowy jakby. Ile perłek do tegorocznego koncertu? Trudno nam to powiedzieć już teraz, bo na razie jest to w fazie prób i przymiarek, więc no nie powiemy no konkretnej ilości jakby tych peruk, ale no pracy jest dużo i jest to wyzwanie oczywiście, ale też jest no sporo i czesania i po prostu na bieżąco to się wszystko układa, bo często używamy tresek. To jest właśnie treska. Jak ktoś ma krótkie włosy, znaczy krótkie, no takie, które da się jakoś tam schwycić, no proszę. I wtedy przypinamy tą treskę, która nam bardzo ładnie tworzy fryzurę w dość szybki sposób. Aha. Bo to wystarczy po prostu dobrze przypiąć i to jest trwałe, to można tańczyć, ruszać głową i tak dalej i po prostu to się świetnie trzyma i, no i robi całą głowę.
więc jest to świetna rzecz. No właśnie. To akurat są naturalne włosy, które są tkane przez pracownię u nas. No jest to dość żmudna praca, wielogodzinna jakby, aczkolwiek i tak szybsza o wiele niż peruka cała. Więc no jest to skrótowa forma do utworzenia jakiejś dużej fryzury też, nie? A ile czasu zajmuje wyczesanie całej ekipy aktorskiej? I to jest, słuchajcie, niesamowite. Dla mnie niesamowite jest to, że te fryzury zawsze wyglądają idealnie, a aktorzy śpiewają, tańczą, 3 godziny są na scenie i ta fryzura jest zawsze idealna. Sugeruje stwierdzenie, że nie ma lepszych fryzjerek niż te teatralne. Muszę pójść do gazowni. Do której się z gazowni musisz? No. Mamy teraz charakteryzację już w praktyce. Tak. Była teoria z Marią, teraz praktyka. Przy czym Frollo to jest naprawdę ciekawa charakteryzacja. Ile czasu zajmuje zrobienie takiego, takiej postaci? No z 15 minut na pewno, bo tutaj jeszcze trzeba będzie posiwić włosy, posiwić zarost, namalować te charakterystyczne elementy, które zostały ustalone przez francuską produkcję. Zawsze myślałam, że to się liczy w godzinach. Nie, na to czasu, zwłaszcza przy koncercie sylwestrowym, gdzie... Dzień dobry. Przemiał przeróżnych, przegląd wszystkich produkcji, jakie mieliśmy w ciągu ostatnich lat. W Rozgardiaszu znaleźliśmy fajny duet, studentkę i tancerza jednocześnie. Klara i Krzysztof. Hejka, hejka. Macie trochę czasu? Myślę, że tak, no. Chyba mam małą obsówkę, więc możemy pogadać. Tak. W czym ty będziesz, jako kto ty będziesz występować teraz? Ja będę jako solistka w numerze finałowym i będę śpiewać w kostiumie z Kiss Me Kate. Jak to jest, że studentka nagle jest solistką? Bardzo dobre pytanie. Myślę, że chyba zostałam zauważona przez panią Asię albo przez Pawła. Świetnie, gratuluję. Tancerzu, jak kondycja? Kondycja, no na pewno nie próżnujemy z próbami, bo cały czas lecimy, mimo tego, że nie gramy, to ciągle jednak próby lecą, my sobie ćwiczymy, nowe numery ogarniamy, także jest siedzenie, moc. Siedzenie w domu nie miesza wam planów z kondycją fizyczną? Nie, w żadnym wypadku, nie siedzimy w domu. No to świetnie. Ola Meller, przygotowujesz się właśnie na scenę? Tak, dokładnie. No wiecie, ile trwa przebiórka? Przebiórka? Ja nie mam akurat żadnej przebiórki, więc spoko, ale przygotowania są dosyć duże i troszeczkę niestety trwają, jest nas naprawdę dużo ludzi. Każdy się musi pomalować, uczesać, wiadomo, i no, naprawdę zabiera to wiele więcej czasu niż myśleliśmy. Do jakiego numeru się przygotowujecie? Teraz się przygotowujemy do Legalnej Blondynki, to był kiedyś finał w Sylwestrze, no a teraz jakby wchodzi w cały koncert. Jak oceniasz pracę z kamerą? Jakie to jest dla ciebie doświadczenie? To jest w ogóle coś wspaniałego, bo ekipa, która w ogóle zajmuje się przygotowaniem tego koncertu, są wspaniali ludzie, profesjonalni i mega przyjemni. Bardzo nam się dobrze pracuje i szczerze mówiąc spodobało nam się tak naprawdę taka forma pracy. Jest okay. Dzień dobry, może wyjaśnić chwilę? Tak, może. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolina Meryda z nami, czy szykuje tak się numer z lalki? Nie. Tym razem. Tym razem jest to utwór pod tytułem chyba Teatr Online. To będzie prawdopodobnie finał naszego koncertu. I nagrywamy i to jest taka niespodzianka, ponieważ w tym utworze na początku pojawiają się solistki, postaci z wielu spektakli, które gramy w naszym teatrze. I między innymi jest to Baronowa Wąsowska z lalki. Ile zajmuje pani przygotowanie się na Baronową? Właściwie przede wszystkim trzeba rozgrzać ciało i głos, to jest podstawa, a takie sprawy jak kostium, czyli nałożenie kostiumu lub przygotowanie fryzury, no to jest kwestia pół godziny, ale ta pierwsza część jest jednak zdecydowanie najważniejsza, żeby potem czuć się dobrze w swoim kostiumie. I oczywiście potem warto trochę w nim pochodzić, poczuć się, jak ten kostium na mnie pracuje, żeby
bardzo naturalnie wyjść na scenie i żeby widz pomyślał, że tak, faktycznie to jest ta postać. Ona nie czuje się jak w kostiumie, tylko jak w ubraniu, które nosiła w tamtych latach. Kuba, jesteś po nagraniach do... Do Hairspray! Nice Kids. Nagrywaliśmy właśnie przed sekundą. Skończyliśmy teraz Belle, Notre Dame de Paris, więc myślę, że mam nadzieję taką, że wszyscy będą szczęśliwi widzowie z tego, że z różnych spektakli przeróżne numery nagrywamy. Wreszcie taki zlepek, the best of, można powiedzieć. No właśnie, Kuba, widzowie czy kamera? Nie, no widzowie, no wiadomo, że widzowie. Wszyscy czekają na to, żebyśmy wrócili, że tak powiem, w pełnej krasie. No bo to jest teatr. Teatr to jest spotkanie widza z aktorem i tyle. I nic z tego nie zrobię. No nareszcie, nareszcie. Wychodzę do Notre Dame'u. Idę. Krzysiu, ty okazyjnie występujesz w tej roli, jak się okazuje. Jak widać. Głos taki, pasuje. Taki brzydal. Ile razy aktor w ciągu spektaklu może się przebrać? No, bardzo dużo razy się przebierają. Czasami po 5-6 razy, nawet w jednym spektaklu. Natomiast jeśli chodzi o koncert, to niezliczone razy, nawet nie liczyłam, ale bardzo dużo. A jak szybko zespół się przebiera? No, czasami potrzebne są minuty, sekundy, czasami są dłuższe odstępy. Minuty, sekundy, są jakieś triki w kostiumach na to, żeby było tak, szybciej? Tak, musimy wszystko szybciutko przygotować szybciej. Kładziemy to z reguły na krzesełkach albo na konsoletkach i wtedy aktor przychodzi, szybciutko wszystko ściąga i od dołu do góry się ubiera. Szkoda, że tak mało mnie przebierasz, bo bym miała ułożone rzeczy, nie Bogusiu? Aktor Marek Richter, dlaczego w tak odświętnym stroju? Boże. Ponieważ za chwilę wychodzimy na scenę i nagrywamy finał. Jaki będzie w tym roku finał? Piękny, nie zdradzę. Jak to jest pracować przed kamerą, a pracować z widzem? No totalnie różnie, tak? Czyli jak? Będąc w teatrze, ja wolę, żeby jednak był widz, żeby był kontakt. To jest najistotniejsze w teatrze, tak? To relacja widz, scena, aktor. Praca przed kamerą to jest zupełnie inna praca. Tak. Do środka. Okej, okay, dobra. Po i jesteśmy z panią Moniką Kownacką, rekwizytorką. Czy wszystko jest na swoim miejscu już w tym momencie? Oczywiście. A co musi być na miejscu? To znaczy mamy niektóre rekwizyty w tym koncercie, których nie ma w spektaklach. No dowiaduję się przed takim koncertem online, co przygotować i przygotowuję na swoich miejscach. Czyli co? Musi pani iść do magazynu i wszystko? Muszę iść do magazynu, muszę poszukać, muszę według listy wszystko przygotować. No i na swoje miejsce poukładać. A jak się pani pracuje przy koncercie, a jak przy widowisku z widzami? W sumie podobnie. Zawsze przy koncercie jest trochę więcej jakby tego szału takiego przedkoncertowego. Przy spektaklach już jest trochę bardziej spokojnie, wiemy mniej więcej co i jak mamy zrobić. Natomiast przed koncertem zawsze jest wielka niewiadoma. Słuchajcie, teatralny rekwizytor zawsze niesamowita robota. Spróbujcie posprzątać swoje mieszkanie i sprawić, żeby wszystko było na swoim miejscu. To właśnie robią teatralni rekwizytorzy 5 dni w tygodniu, 5 wieczorów w tygodniu. Nie no, przelecę. Miejsce inspicjentów. Iwona, czy wszystko jest gotowe? No mam taką nadzieję, wszystko na to wskazuje, że tak. Mario. Cali zwarci gotowi. Czym się różni, czy czymś się w ogóle różni pilnowanie zespołu do Sylwestra online, a do klasycznego spektaklu? Nie, niekoniecznie. Generalnie jest okay, to samo. Jak z organizacją? Piąty dzień zdjęć? Wszystko działa, gra i trąbi, także naprawdę jest super. No to świetnie. I cię potem to zaprowadzi. Aha. Siemo Sergiusz. Dobra, uwaga. Moi drodzy, na scenie już pusto, wszyscy artyści są na scenie, została reszta zespołu. To już koniec naszego alfabetu, życzę wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, nie dajcie się i do zobaczenia w teatrze.